Te mutanty powstrzymały potwora! To bohaterowie! Moi herosi! Moi herosi! Tak! Leo! Leo! Ziom, szybciej! Ile można czekać? Zjemy śniadanie! Bacon, jaja, ser! Fuj, tato, czemu wciąż gadasz po robacku? Ale mnie to wkurza. Robi to dla kanali. Powiedziała, że ma się bardziej starać w związku. Ale nieważne, idźcie beze mnie, dobra? Nie jestem głodny, zostanę. Nie jesteś głodny? Przecież to niemożliwe! Co tam tak bazgrzesz? To nic, znaczy to praca domowa. Pewnie te jego historyjki. Na stówę nie pracuję nad swoim komiksem. I weźcie mi coś na wynos. Jak chcesz, twoja strata. My wszamiemy bekon, jaja, ser! Ostrzegam, Leo, zjem twoją porcję. Opowieści wojowniczych żółwi ninja. Numer pierwszy. Opowieść Leonardo. To bohaterowie! Moi herosi! To nie bohaterowie, odrzekła bardzo dramatycznie. To nie bohaterowie. Tylko zagrożenie. Żółwi ninja. W tajnej kryjówce wojowniczych żółwi ninja. Ale przyjdziecie na melanż? Nie żebym bała się imprez, ale poważnie, jeśli was nie będzie, to zwariuję. Odpuścić imprezę? Zio, ja jestem imprezą. No raczej zejdziemy. To impreza przebierana. Mamy przebrania. No dawaj, już prawie... Nie mogłeś wybrać czegoś z otworem na muszle? Wciągaj i nie marudź! Mam dosyć roboty przy moich śledztwach, okej? Okay? Więc macie tam być. A właśnie pojawił się nowy gang. Jaki, gdzie? Są tyłki do skopania? Bracie, weź opanuj agresję. Hej! Czasem więcej zdziałasz uśmiechem i miłym słowem. Tylko mówię. Tak, pewnie, Majki. Przy następnej bójce zacznę żartować. To ich znokautuje. Wysyłam namiar na imprezę, a Doni pomógł mi ustawić radar, żebyśmy zawsze się znajdowali. Okej! Chłopaki, ale macie być na czas. Pa! Najlepsza jest. Powinniśmy już wychodzić. Ustawię mapkę. Przestaniesz stukać w mój telefon? Swój już zepsułeś. Poza tym, nie śpieszmy się. Wygooglałem etykietę imprezową i napisali, że najlepiej być tam pół godziny po rozpoczęciu. Albo możemy się schować, a potem wyskoczyć i zrobić niespodziankę. A będzie tam bitwa taneczna? Weź mi go w końcu oddaj! Muszę go naładować! Chcesz być tym przegrywem, który prosi o ładowarkę? Ej, co się stało? Doni, napraw to! Napraw to? Nie jestem typem od IT! Ale masz taką aurę! No, totalnie! Dobra, daj! Ha? To powiadomienia. Duża aktywność mutantów. To dziwne. W sensie, że aż podejrzane, wiecie? To mało ważne, bo akurat my idziemy na imprezę. Ale nie możemy olać setek powiadomień o mutantach. Co jeśli to Rocksteady albo Bebop? Wiecie, jacy są. A jeśli ktoś nowy ma kłopoty, trzeba im pomóc. Sprawdzimy, o co chodzi po drodze na imprezę, dobra? Pewnie to bzdura i zajmie 5 minut. A zgodnie z naszą Donipedią i tak zdążymy na czas. Dobra, chłopaki, do dzieła. Do dzieła! Tak! Rusz się, nerdo! Rusz się! Wszyscy gotowi? Tryb slow motion. Tata? No już nie przesadzaj, znowu po robacku. To zwyczajna impreza. Wszyscy nas kochają. Jesteśmy gwiazdami. Influencerami. Superbohaterami. Nie pozwolę, żeby coś nam się stało, tato. Ja nas obronię. Nie ma przed czym. Ludzie są całkiem w porządku. A nawet jeśli coś by się działo, to razem ze wszystkim damy sobie radę. Co? Ugh.
Majki! Dogi! O! Chłopaki! Chłopaki! O, to nie wygląda dobrze. Halo? Raf, to ty, bracie? Lepiej, żeby to nie był prank, stary. Okej, bo bądź odważny i się pokaż. Sobie. Co wam to, nie dam rady? Chłopaki! Co to jest? Jakiś roboczy język? Jest tak samo kozacki, jak przerażający! Słabo. Raz, dwa. Mogłem skoczyć na raz! Złaź, złomie! Myśl, Leo, myśl, co by zrobił Doni? To jest to! Muszę go przeprogramować! Szkoda tylko, że nie wiem, jak się to robi. Cofnij do głównego menu. Zamknij menu, zamknij menu! O, hej! Nie po stopach! Okej. Dobra, rozprawię się z tobą oldschoolowo. Co powiesz na to? Co? Czy ty się w tej sekundzie nauczyłeś ninjitsu? Oszukujesz! Zero jeden, ponownie namierz cel. Teraz zrobię. Jakoś jak dotąd nie musiałem walczyć bez moich braci. O, nie musicie stąd lecieć, serio, i zostawiać mnie tu samego. O, przecież nawet nie wiem, gdzie są chłopaki. I czy są cali, byle nie wrócili do kanału, bo jeśli te mechazoidy za nimi poszły, to... znajdą tatę. Potrzebuję pomocy! Ej, weź się przestaw na wewnętrzny monolog, co? Niektórzy próbują spać! Sorki! Tylko ty tu krzyczysz, Poli! Może trochę szacunku, Roger? Chcesz ode mnie szacunku? A jak się do młodego odzywasz? Telefon! To Domi ma telefon! Hej, Pil go wyśledzi! Mam dosyć! Schodzę do ciebie! Ty schodzisz do mnie? Nie, nie! To ja już pójdę! Dziękuję! Dzięki! Wiedziałam, tak czułam, że mnie wystawią. A mówiłam, że wiem, że się nie pojawią? Tak, typowe, że sława w końcu uderzyła im do głowy. O, wow, hej, siemka, ale głośno, kocham imprezy. Nienawidzę imprez. To jest to! Tak się trzeba bawić! Jak chcesz do toalety, to najpierw musisz coś kupić, ziom.
serio muszę zacząć dogadywać się z ludźmi. O! Po prostu nie wierzę! Jak mogłam zostawić telefon? Wow, Emil, wszystko gra! To ja, Leo, przyjaciel! Leo, wystraszyłeś mnie na śmierć! Nie zachodzi się od tyłu idącej samotnie młodej kobiety! Gdzie się włóczyłeś? Czekaj, gdzie twoi bracia? A pamiętasz te wszystkie powiadomienia? Te o mutantach? To była pułapka! Co? Sama zobacz! Oho! Co się stało? Powiem ci to, co pamiętam. Alerty prowadziły do portu. Mówiłem im, że trzeba uważać, ale mnie nie słuchali. Ja po prostu tam wbiegnę i będę bił na oślep! A może jednocześnie puścimy Bonka? To mój najlepszy plan. Bibu, bibu! Trzeba to wygooglać, to najlepszy plan. Doni tego nie powiedział. No to, ale coś w tym stylu. I nagle, po środku labiryntu z kontenerami, stało to. To jakiś mutant? Chyba? Mocno podejrzany temat i trzeba to dobrze przemyśleć. Myślenie jest trudne i osobiście tego nie robię. Po prostu go walnę! Sorki panowie, ale wam nie pomogę, bo całkiem wciągnął mnie nowy algorytm. Ta historia jest bardzo stronnicza. Musiałam to podkreślić, no wiesz, jako dziennikarka. I jako przywódca przejąłem inicjatywę i zrobiłem pierwszy krok. Okazało się, że to pułapka. Wpadliście w moje sidła, zmutowane gadziska. Bo Jan jest Bishop. Bishop? Że co, ma tylko imię? Jak Drake? No w sumie szanuję. Dla dobra przetrwania całej ludzkości wszystkie mutanty muszą zostać zniszczone! Mechazoidy, do ataku! I wtedy, wiesz, wszystko się skomplikowało. Aha. Słuchaj, chłopaki tam są i mają kłopoty. Pożycz mi telefon, chcę znaleźć do niego. Okej, stop. Daj mi chwilę się zastanowić. I bez obrazy, ale absolutnie tragicznie opowiadasz. Mechaniczni, pogromcy mutantów i kobitka z robotową ręką? Tak. A co, coś pomieszałem? I chyba był tam z nią też jakiś dorosły stażysta? Szybko. Telefon został na imprezie, ale wezmę go i wiesz. Zapomniałem o tej imprezie i nie mam kostiumu. Wiesz, tak w teorii to cały ty jesteś kostiumem. Nie mogę tam wejść bez braci, jesteśmy drużyną. Jeśli wejdę sam, będzie dziwnie. I co myślicie? Wow, Nardo, dotarłeś! Ziom, gdzie twoi bracia? Jesteś jak samotny Jonas. Czekaj, to ten mechazoid wygląda na produkcję garażową. I nie z drogiego garażu, tylko takiego u szwagra. Szybko! Zaraz mnie łapie, czy to przebranie? Weź się rędy, aż mi za ciebie wstyd. No dalej, ty durna windo, weź się zamki! Szybko! Jak to roboty? Daj mi to chociaż przemyśleć! Czego chcesz? Przeprosin na piśmie? Chcę tylko telefonu! Myślę, że złom cię nie skrzywdzi, poluje na mutanty! Wiem, jak to zabrzmi, ale szczerze trochę mi ulżyło! Które piętro? 10. Idzie tutaj! Może zajrzymy? Co? Nic wam nie zrobi, poluje na mutanty! Prawie na pewno! Weź, nie dramatyzuj, Karl. Jazda, Leo, szybko! Hej, a może następnym razem idź na melanż parterowy? W ogóle nie chciałam iść! Yo, ziom, schowaj się! Proszę cię, Wendy, mogłabyś mnie w końcu wpuścić? Przykro mi, okej? Okay? Nie, to koniec! Wendy! Dosłownie muszę iść! Wendy! Hej, serio, go zgubiliśmy? To cała masa schodów. Wiesz, nie żebym narzekała, ale mógłbyś chociaż... Leo! Wiej i znajdź telefon! Okej, to bezpieczniejsza opcja. Przepraszam, Sorki, muszę przejść? Świetne przebranie, ja po telefon. Ale mam chill bombę. Przepraszam, okej, siemka. Dobrze, ci radzę od razu to zdjąć. To się nie dzieje. Co za jazda? Okej. Dawaj, Doni. Gdzie jesteś? O, całkiem sporo wiadomości. I emotek. Ej, wszystko okej? Tak.
Zgubiłem go! Wiesz, gdzie jest Donnie? Nie, próbuję go namierzyć. Roboty ścigają nas za samoistnienie. Moich braci pewnie już przerobiono na zupę, albo... Wow, wow, wyluzuj. Nic im nie będzie. Walczyliście z wielkim, zmutowanym kaiju, błagam. Roboty to przy nim pestka. Tak, wiem. Chyba tyle, że... Zawsze byliśmy razem. Zawsze miałem się za przywódcę, ale bez chłopaków nie wiem, jak mam z nim walczyć. Bez braci jestem nikim. Au! A to za co? Hej, nie jesteś nikim, Leo. Powinieneś w siebie uwierzyć, bo twoi bracia wierzą w ciebie. I ja tak samo. Dzięki, April. Od razu lepiej się... No daj pożyć! April! Już wiem, o co chodziło z kostiumem. Hej! Złaś z mojego zioma! Siom! Siom? Rzucasz w niego książkami? Co myślisz, że coś przeczyta i będzie milszy? Ojej, sorki, nie planowałam dziś walczyć z robotami. Lepiej znajdź do niego! Telefon! Jest za tobą! Okej, widzę go! Jest na Times Square! Po co tam poszedł, okropne miejsce? Nie jest takie złe. Ej, może skup się na robocie, który chcecie wykończyć? Wow! To był niezły rzut. Nie! Wierzę w ciebie, ziom! Dzięki! Leo, jak ci pomóc? Widziałem w przejściu siekierę pożarową. Może powinnam po nią pobiec? Tak, zrób to! Hej, robocie! Chyba gadasz, co nie? Czemu nam to robisz? Nawet cię nie znamy! Robocie? Powiedzieć ci, dlaczego to robię? Mutancie? Bishop. Dlatego, że mutanty zagrażają całej rasie ludzkiej. Znajdę ciebie i całą resztę. I jeszcze pokażę światu. Czekaj, więc ich nie masz? To znaczy, że chłopaki nadal żyją? Tak! Leo! Podnij! Prawie dostałem! O, trafiłaś go w czułe miejsce. No wybacz, wcześniej jakoś nie machałam siekierą. A poza tym ten typek wydaje się niezniszczalny. Już wiem! Hej, April, przynieś tu wąż! Pewnie, czemu nie? Okej, maszyno. Chcesz się zabawić? Chyba wypada to przegadać. To dobry krok, wiesz. I myślę, że zdrowa debata mogłaby otworzyć twój umysł na możliwości, których wcześniej nie rozważałeś. Teraz, April! Jednak wstał, ale coś ciężko chłopak chodzi. Byle się nie doczłapał do kontenera z ryżem, bo jest mokry, a jak ci wpadnie telefon do wody, to... Wiesz co, nieważne. Jeśli za nim pójdziemy, to znajdziemy te Bishop, a potem moich braci. Hej, nieźle jak na typa, który jest nikim bez braci. Tak, może mógłbym to robić solowo. O nie, zdecydowanie musisz ich znaleźć. O, totalnie, jasne, po prostu poczułem się pewnie. Tak, i dobrze, ale chodzi o to, że musisz ich znaleźć. Pewnie, April, tak, zgadzam się, bo masz rację. Myślicie, że to koniec? Ja się dopiero rozkręcam.
Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Hi-Venti Poland. Reżyseria Elżbieta Kopocińska. Dialogi polskie Zuzanna Chojecka. Dźwięki montaż Antoni Bednarek. Kierownictwo produkcji Anna Krajewska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili April Julia Hatys, Leonardo Mateusz Ceran, Michael Angelo Filip Rogowski, Bishop Agnieszka Matysiak, Donatello Kosma Press, Rafael Jan Szydłowski, Mistrz Splinter Ryszard Olesiński i inni.